Na razie ten obraz mówi niewiele. Pusta przestrzeń i jedynie zaznaczony obszar, na którym powstać ma nowa siedziba Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budynek dwufunkcyjny, część biurowa z dużą serwerownią przetwarzania danych dla potrzeb całego regionu, obejmujące praktycznie całe byłe województwo radomskie, i część archiwalna, również obejmująca region archiwizacji wszystkich materiałów związanych z obsługą rolników przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Archiwum budowane przy radomskim biurze ma być największym i najnowocześniejszym w tej części Polski. Do Radomia trafiać mają dokumenty z kilku oddziałów wojewódzkich agencji. Dokumenty muszą być przetrzymywane, niektóre wieczyście, dla potrzeb rozliczenia funduszy unijnych, jak również dla potrzeb samych beneficjentów, samych rolników. Obejmuje to prawa spadkowe. Do tego w budynku znajdzie się ponad 20 pokoi biurowych, sala obsługi interesantów oraz m.in. pomieszczenia socjalne. Przed budynkiem ma być parking na około 80 samochodów. Całość przystosowana będzie do obsługi osób niepełnosprawnych. W sumie biuro będzie miało 1200 m2 i zostanie wybudowane na działce o powierzchni 1 hektara. Budowa kosztować ma ponad 3,5 miliona złotych.